Azeroth will break. And all will burn beneath the shadow of my wings. Witam was bardzo serdecznie, niezwykle serdecznie, rzekłbym nawet. Nie, że zazwyczaj witam was mniej serdecznie. Witam was zawsze bardzo serdecznie, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ miałem wielką ochotę pograć w World of Warcraft. Może wielki dzień to za dużo powiedziane. Cóż, ja tutaj dostałem za przesyłkę. O, ktoś mi wysłał prezent. Dziękuję bardzo. O, Kalipsa wysłała mi glify ostatnio i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Zresztą też jej dam odpowiedź. Jesteśmy w Exodarze. Exodar to jest miejsce, do którego nie przybyłem specjalnie chętnie, ale to było najbliższe miejsce z trenerem paladynów, jakiego się znalazłem. Czy ja się przedstawiłem? Chyba nie. Ja jestem Rock, a to jest World of Warcraft. Chciałem powiedzieć moja tuba. To jest World of Warcraft i przygody krasnoluda samotnika. Dobrze. Szukamy sobie trenera paladyna z dwóch powodów. Przede wszystkim musimy przetrenować umiejętności. Po drugie, chciałbym się nauczyć dual speca, czyli żebym miał dwa zestawy talentów do wyboru w zależności od tego, co robię. I zaraz się tym zajmiemy. Ja wam o wszystkim poopowiadam. Żeby tu dolecieć, zajęło mi 20 minut. Byłem w północnych albo w południowych Barentsach. Nie pamiętam dokładnie. Ale po kolei. Najpierw trener paladynów. O, pani trener paladynów. Nie uważacie, że te dziewczyny są urocze od... No zobaczcie. O, stoi do mnie, dobrze. Przestańmy z nią rozmawiać. To możemy ją obejrzeć z każdej strony. I ogonek uroczy, te kopytka może troszkę psują wizerunek, ale poza tym śliczne panny. Mal przetrenujmy te umiejętności. Holy Wrath. Cóż to jest za umiejętność? Na 15-sekundowym cooldownie, czyli można używać raz na 15 sekund, w kierunku każdego celu, który znajduje się w odległości 10 yardów od nas, wyrzuca obrażenia. Wyrzuca jakieś tam święte obrażenia. I teraz, jeżeli nasze cele to demony i albo undeadzi, to są przy okazji ogłuszani przez ten czar na 3 sekundy. Bardzo przydatna rzecz do tankowania. Przydaje się bez dwóch zdań i zaraz ją sobie gdzieś tu wrzucę na pasek. Divine Protection natomiast to kolejny talent, który również bardzo przydaje się przy tankowaniu. Przez 10 sekund redukuje wszystkie obrażenia o 20%. Bardzo dobra rzecz, kiedy pulujemy, szczególnie w heroikach, czyli pulujemy, rzucamy ten czar i na początku, kiedy mamy bardzo dużo przeciwników, obrażenia, jakie otrzymujemy, są zredukowane. Dzięki temu nasz healer ma więcej czasu na to, żeby nas uleczyć. Ok, wrzućmy Holy Wrath tutaj, a to Divine Protection wrzućmy sobie tutaj. Dobrze. I to mamy załatwione. A teraz uwaga. I want to know about dual talent specialization. Czy mnie stać? Tak, tylko 10 sztuk złota. Zupełnie inaczej niż kiedyś. Przełączmy się zatem na ten drugi talent i wybierzemy sobie coś, co nam ułatwi levelowanie, czyli Retribution. Na leczenie nie mam specjalnie ochoty, naleczyłem się za wszystkie czasy grając druidem. Co tu sobie zatem wybierzemy? Na początek Improved Judgment, który zwiększy zasięg mojego czaru Judgment o 20 yardów, będzie wynosił 30, czyli dokładnie tyle samo co Egzorcyzm. Bardzo fajna rzecz do pulowania przeciwników. Spójrzmy zatem na pozostałe rzeczy, które nie bardzo kojarzę. A to zwiększa obrażenia. Na początek będzie dobre. Kolejna rzecz. Bardzo, bardzo przyjemny czar. Bardzo przyjemny talent, który zwiększa naszą prędkość poruszania się na nóżkach oraz zwiększa także prędkość poruszania się mountem. Muszę się zbliżać bardzo do ekranu, bo gram w 1280x720. Zatem te literki są trochę niewyraźne. Ale co by tu jeszcze... tak, krusno, no, to bardzo ładnie wygląda. I co tu jeszcze mamy? I to też jest bardzo, bardzo przyjemna umiejętność. Chociaż nie, tu jest przyjemniejsza Divine Storm. To jest AoE, takie drobne. To czy to? A niech będzie to. Okej. Okay. Czyli mamy... Przede wszystkim mój paladyn będzie biegał szybciej. Ha, 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 ha. Tak? Poza tym moje ataki zaczną przypominać solidne ataki. Tylko pozmieniajmy sobie tutaj na pasku. Divine Storm wrzućmy tutaj. To nie będzie tak bardzo potrzebne, czyli Holy Wrath. Nie tylko na nóżkach będę biegał szybciej, ale także będę się poruszał szybciej mountem.
Do tej pory moja prędkość wynosiła 70 plus 76%, teraz jest plus 83%. Niedużo, ale znaczące. Jak będę miał lepszego mounta, to będzie to jeszcze przyjemniejsze. O, portal do Darnassusu. A to? Do Blasted Lands. Nie, no to się nie będę. Ciekawe, nie wiedziałem, że tu te portale są. No cóż, i czeka mnie długa droga powrotna do południowych Barensów. Oj mój Boże, tyle rzeczy mam dzisiaj wam do opowiedzenia. Nie wiem, czy to zniesiecie. Ale zobaczmy tutaj, jakie są ciekawe questy. Desolace. A może byśmy się wybrali... na 30 poziom. A to? Południowe Barensy. Desolace. Desolace zostało zmienione mocno w kataklizmie. I zobaczymy. Zobaczymy, może się przelecę właśnie do Desolace. Desolace chyba tak to się czyta. Ale może najpierw posprzedaję trochę rzeczy. Czy jest tu jakiś handlarz, przyjemny handlarz, który zechce kupić mój towar? Jest. Dzień dobry panu, chciałbym sprzedać kilka rzeczy. Jest to stara koszulka kolcza, stary młotek, który przypomina kość. Jest również jakaś zbroja, która nie jest mi zupełnie potrzebna, bo mam lepszą. Jest kapelusz, proszę bardzo. Mam również do sprzedaży rękawiczki. Jak to się nazywa? Nieważne zresztą. A to już sobie jakieś naramienniki. Bardzo dobrze. A resztę pozostawię może tam. Może trochę mięska, to mi też nie jest potrzebne. Usmażona ryba, też niespecjalnie. I napitki także sprzedam. Dziękuję uprzejmie, nie są mi potrzebne. O, jeszcze tutaj kupę szmelcu. Myślę, że handlarz jest zadowolony z mojej obecności w tym sklepie. Powinien być. Tego też sprzedajmy. No i dobrze. Ja teraz lecę do... dokąd? Aha, sprawdzimy, dokąd mnie może ten hipogryf tym razem dowieść. I czy on mnie dowiedzie do południowych Barensów? Tak! Oj, niechcąco odpaliłem ten czar. Właśnie Divine Protection. Co my tu mamy? Nigel's Point. Dokąd ja muszę dorwać się? Spróbujemy tutaj, do Nigel's Point. A potem zobaczymy, jak sprawa... Jak to będzie wyglądało dalej. I teraz słuchajcie. Dzisiaj opowiem o kilku bardzo interesujących rzeczach, przynajmniej z mojego punktu widzenia, myślę, że z waszego też. Postanowiłem jakby zabrać się od początku opowiadanie trochę rzeczy tutorialowych. A przy okazji pooglądamy sobie te tereny. Mam nadzieję, że jakoś zniesiecie jakby moje gadanie bez jakiejś specjalnej akcji. Ale może, no krótko, zacznę od tego. Chciałbym trochę poopowiadać o klasach. O tankowaniu, o DPS-ie, o healowaniu, jak to wygląda dokładnie, jaka klasa, jakie ma możliwości. Jeżeli chcecie robić konkretną rzecz w instancjach czy na rajdach, jaką klasę powinniście wybrać, może to kogoś zainteresuje, a może też zainteresuje kogoś mój pogląd na te sprawy. Kiedyś, kiedy World of Warcraft miał jeszcze wyłącznie jeden dodatek, The Burning Crusade, to ja wychodziłem z przekonania, że żeby grać dobrze w PvP, to trzeba mieć wszystkie klasy, żeby je dobrze poznać, pograć z nimi w PvP i dopiero wtedy można być naprawdę dobrym właśnie w PvP, jak to się mówi po polsku. O. Zatem robiłem wszystkie te klasy. Teraz to już jest niemożliwe, żeby wszystkie klasy mieć na 85 poziomie i robić z nimi PvP, to bardzo dużo... To przeskoczymy sobie, to przyspieszy naszą podróż. Więc no teraz już nie polecam tego, chociaż swojego czasu dużo grałem różnymi klasami, to jest właśnie uzasadnienie, to jest właśnie powód, dla którego to robiłem. A teraz przelatujemy koło Darnassusu, to jest kraina elfów, nocnych elfów. No przy okazji wam opowiem o różnych rzeczach, które się na mapie trafiają. A czemu nie? Tak, elfy mieszkają na wielkim drzewie, to jest przedziwna rasa, nie będziemy się nad tym specjalnie zastanawiać. O, a tutaj Deathwing przelatywał tędy. I dlatego tu taka rozruba... Nie, czy to tędy? Aha, nie, przepraszam. Jak przelatywał Deathwing, to podniósł się poziom wody i tutaj trochę się zrobiło zadymy przy Darnassusie. Ale będziemy przelatywali nad Auberdeen, chyba się nazywa to miejsce. Nie, czy Lord Danel? No nieważne, nieważne. Auberdeen to chyba jest jakaś przystań. I tu gdzieś w okolicy narobił Deathwing zamieszania. Ale poopowiadam wam o wszystkich klasach i zacznę od Death Knighta. Czyli od rycerza śmierci. Whatever. Tak się to chyba tłumaczy. Ale to zrobię później, jak już dolecę na miejsce. Nie chcę was męczyć tymi widokami. To znaczy, one są ciekawe, interesujące. Ja mogę przy tym gadać godzinami. Ale wolę wam pokazać trochę akcji. Zatem spotkamy się za chwilę. Za dłuższą chwilę dla mnie. To się trochę leci, kurczę.
No, dolatujemy już powoli do Nigel's Point. To jest taki w górach Desolace lokacja aliantów. Ona tu już była dużo wcześniej przed kataklizmem. To, co widzicie, to jest Desolace. Kiedyś ten teren wyglądał cały, taki był pustynny, niegościnny, taki trochę postapokaliptyczny, zasuszony na maksa. I zanim będę kontynuował moją historię o Dead Knightie, chciałbym wam troszkę opowiedzieć o tym obszarze. Czy tu są jakieś questy dla mnie do wzięcia? Nie, po kolei wszystko. Czyli muszę się udać teraz do facia, który gdzieś tam stoi przy wejściu do tej krainy i tam, jak go widzicie na mapie, i tam dostarczyć mu tego questa, Hero Call, i przypuszczam, że dostanę od niego następne zadania. No więc Dead Knight. Dead Knight, dlaczego od niego zaczynam? Bo jest alfabetycznie, postanowiłem, że taki sobie przyjmę schemat. Osobiście mam Dead Knighta na poziomie, zdaje się, 83 bądź 4. Bardzo przyjemna klasa, a to ze względu, że ma bardzo, bardzo przyjemnie się tankuje. Oj, coś mi się tutaj addony przestawiły, ale to nie szkodzi. Co my tu mamy? Jest pierwszy, mój pierwszy iron do wykopania. Bardzo dobrze i niedobrze. Brakuje mi niestety koperu, czyli miedzi. Kurczę, jak mnie... Muszę się powstrzymać przed tym, żeby nie tłumaczyć tego. Żeby podszkolić swoje umiejętności. Ale to długa i inna historia. Dead Knight zatem. Został wprowadzony wraz z dodatkiem The Burning Crusade i jest świetną klasą, jeżeli ktoś chce zacząć swoją zabawę już na jakimś tam poziomie wyższym. To jest 54. I ta klasa została zorganizowana w ten sposób mniej więcej, że można od niej zacząć i nie jest trudno wejść do gry, ponieważ te umiejętności są dawane sukcesywnie. Nie dostajemy od razu wszystkich. Czyli mam się przelecieć teraz gdzieś tam z powrotem na tym gryfie. Tym razem, bardzo dobrze, zaraz się przelecimy. Dużo latania dzisiaj. Więc został dodany w The Burning Crusade w ramach... Nie, przepraszam, ależ skłamałem. Który został dodany na początku dodatku Wrath of the Lich King i był związany właśnie z Lich Kingiem. Cofam tamte słowa, ale już się pewnie znajdzie kilka osób, które mi będą wytykały ten błąd przez wieki. Ale nie szkodzi. Zatem został wprowadzony. Dlaczego został wprowadzony właśnie w takiej postaci? Przede wszystkim to była klasa, na którą gracze zwracali uwagę i sugerowali jakby Blizzardowi. Po drugie... Co tu, jakieś questy weźmiemy? Po drugie, bardzo odpowiadała Lich Kingowi, czyli... Bo Lich King był Dead Knightem jakby. To był paladyn, który został przemieniony na rycerza śmierci na skutek tego, że znalazł bardzo nieprzyjemny miecz, który mu zamieszał w głowie. Długa historia związana z lore, czyli z jakby z fabułą całą gry. I pewnie nie jeden mi zaraz tutaj znawca tejże historii zwrócił uwagę. W queście mamy odwiedzić jakieś świątynie czy coś, tutaj mnie bardzo ładnie Carbonite pokieruje, także ja nie muszę myśleć o tym za bardzo, mogę za to opowiadać te historie swoje. Zatem dostaliśmy Dead Knighty wraz z Lich Kingiem. Muszę sobie tutaj buffy narzucić i to też może ciach i od razu z tej odległości mogę Judgment użyć. No i ja przy okazji dostałem... gdzieś mi tutaj zniknął spaska. Rozumiem. Dobra. Jedna umiejętność mi zniknęła, ale już jest z powrotem. Dostaliśmy z Lich Kingiem Dead Knightów, którzy byli bardzo, bardzo przyjemną klasą, ponieważ mogli tankować. A na ten czas bardzo tanków brakowało w grze, szczególnie w trakcie The Burning Crusade. O, tu się jakiś... Co to było? Nie wiem, co to było, ale umarło. W trakcie The Burning Crusade ciężko było znaleźć grupę, wtedy jeszcze nie było Dungeon Findera, no i polowanie na tanków było niemiłosierne. Ja sam pamiętam, że pewnego razu, nie grając tankiem, spędziliśmy z drużyną chyba godzinę bezskutecznie próbując znaleźć takiego gościa, który by nam mógł tankować instancję. Wprowadzono zatem... Ale ja jestem potężny, mój Boże. Wprowadzono zatem tych rycerzy śmierci, którzy niestety sprawy nie załatwili za bardzo, bo tanków cały czas brakowało. Ale cóż. Coś mi mówi, że źle umiejętności wybrałem, no ale cóż. Zaraz, to są demony, prawda? Ciach.
to rozwiązuje sprawę. Nie, to, znaczy, wprowadzenie kolejnego tanka nie do końca rozwiązało sprawę, no ale zwiększyło szansę na znalezienie grupy. Co charakterystyczne, Dead Knight, czyli Rycerze Śmierci, mają fenomenalną lokację startową i bardzo przyjemne te questy fabularne, czyli wprowadzenie do tej historii. Ja nie wiem, jak te questy się zmieniły pod wpływem kataklizmu, no i faktu, że Lich King został pokonany. No ale coś tam, no mniejsza z tym, to tak nie jest istotne, tak żeby się trzymać tej fabuły. Ale miałem opowiadać o... Ach, co, jakieś czary tutaj farszywe na mnie rzucają. Chciałem przede wszystkim wam opowiedzieć o tym, jakie funkcje pełni w drużynie Dead Knight. Z oczywistych, to już pewnie wiecie, zdążyliście się zorientować z moich przydługich historii, że Dead Knight może być tankiem i to jest super sprawa, ale może być też świetnym DPS-em. W tej chwili są oczywiście trzy drzewka talentów, jak zresztą w przypadku każdej klasy. Liczyłem na to, że go zabiję, ale chyba go nie zabiję. Ale zabiję tego za to. Demony dostają krytyczne strzały z tego egzorcyzmu. Bardzo przyjemne miejsce dla paladyna. Niestety szybko mi się skończy mana, jak się będę tak zabawiał. Może być świetnym... I teraz tak. Talenty oznaczone jako Blood są przeznaczone do tankowania. Kiedyś tak nie było. Natomiast talenty Frost i Unholy są przeznaczone do DPS-u. O ile się orientuję, Unholy zdecydowanie lepiej sprawdza się w PvP, natomiast Frost zdecydowanie lepiej pasuje do... pasuje do instancji, do rajdów. Dobra, co żeśmy tutaj dostali? W tym questie musimy odnaleźć trzy świątynie i teraz każda z tych świątyń ma dla mnie jakieś życzenia. Muszę coś odnaleźć, coś tutaj załatwić. Zaraz poszukamy następnej. Jakieś owoce muszę. No cóż, poszukamy zatem tych owoców. Gdzieś tutaj mam nadzieję. Ach, mis. Lubię demony. Paladyn ma bardzo przyjemną walkę z demonami. O, jakiś Tauren Druid. No dobrze, dobrze. Dobrze, o czym to ja mówiłem? Ach, ten Dead Knight. Więc jak wygląda tankowanie Rycerzem Śmierci? Jest niezwykle, niezwykle przyjemne. Podstawowy taki czar, który bardzo, bardzo się przydaje, nazywa się Death Grip, czyli uścisk śmierci. Za jego pomocą Dead Knight przyciąga do siebie jednego przeciwnika. Krótko mówiąc, łapie go za wszasz i przyciąga do siebie i może go tłuc. Jest niezwykle skuteczne, kiedy mamy do tankowania grupy, w których są czarodzieje, czyli postacie, które atakują z dystansu, albo też łucznicy i inne tego typu atrakcje. Wtedy Dead Knight może przyciągnąć do siebie takiego przeciwnika i atakować go z bezpośredniej odległości, a reszta przeciwników... Co tu się dzieje? To jest jakiś... A, taka sztuczka. O, jest i poziom. Czy dostanę jakiś talent? Tak. I chyba go tutaj sobie, co ja bym chciał. Tu dużo jest fajnych talentów, naprawdę. A dajmy ten. A nawet się szczerze mówiąc nie przyznałem, przyjrzałem dokładnie. A pozostali wrogowie przylatują do Dead Knighta, bo przeważnie są to przeciwnicy, którzy używają bezpośrednich ataków. No i teraz tak, jeżeli Dead Knight jest w miarę sprawny, to może zrobić, jeżeli na przykład casterów jest dwóch, to jednego może ściągnąć na siebie przy pomocy Dead Gripa, a drugiego może uciszyć z odległości przy użyciu czaru, który się nazywa Strangulate. Także ściąganie na siebie wrogów jest zdecydowanie przyjemne. Nie jest być może tak... Ajajaj. Odwiedziłem jakąś świątynię, ale muszę tam wziąć questa. Nie jest tak łatwo jak w przypadku Paladyna i jego Avenger Shielda, ale w miarę sprawny tank potrafi bardzo fajnie poradzić sobie ze ściągnięciem na siebie wrogów. I to się chwali. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. No. Jeszcze ciebie zabijemy tutaj zaraz. Bardzo dobrze. I co też pani Eluna sobie może ode mnie życzyć? Zabicia 20 satyrów. To bardzo zrozumiała jest prośba. To są wyredne stworzenia. Będziemy je mordować z radością.
No więc te dwa czary, czyli Strangulate i Dead Grip, pomaga ściągać na siebie casterów, czyli postacie atakujące z daleka, a oprócz tego ma jeszcze fenomenalne AOE, czyli czar obszarowy, który nazywa się Dead and Decay, który można rzucać na określony obszar, jeżeli wrogowie wejdą w ten obszar, to automatycznie dostają obrażenia. Także no, metod jest mnóstwo na ściąganie na siebie wrogów, a dobry pull to tak naprawdę podstawa udanej zabawy w instancji. Dead Knight ma zdecydowanie dużo narzędzi, żeby to robić. Przy okazji Dead Knight posługuje się chorobami. Takie chorobami? Tak się nazywają te jego czary. Powodują choroby. I ma taką fajną umiejętność, która się nazywa Pastilence, czyli zaraza, tłumacząc sobie dosyć swobodnie, ale i trafnie. I przy jej pomocy można zarazić całą grupę przeciwników chorobami, które są narzucone na pierwszy cel. Czyli co robi sprytny Dead Knight? Ściąga na siebie przeciwnika przy pomocy Dead Grip, wrzuca na niego dwie choroby, a jak podbiegają do niego kolejni, są w odpowiedniej odległości, to wtedy rzuca Pastilence i choroba z pierwszego przeciwnika przenosi się na wszystkich. W związku z tym ma całe agro od razu z automatu na sobie. Do tego dorzuca jeszcze Dead and Decay, czyli to obszarowe AOE, i ma zupełnie komfortowe tankowanie przeciwników. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Jeżeli chodzi o Frost, czyli ten talent do DPS-u, to przyznam się szczerze, że nie za bardzo go znam, bo nie używałem go ani w PvP wcześniej, ani w PvE, także w tej sprawie nie będę się wypowiadał. Nie jestem nawet pewien, czy to jest faktycznie taki dobry talent do instancji, znaczy build do instancji, ale przypuszczam, że tak, może jacyś eksperci w Dead Knightach dodadzą coś w komentarzu. Bo pozostaje jeszcze jedno drzewko talentów, które się nazywa Unholy, czyli nieświęte drzewko. Czy ja tutaj przegapiam coś ważnego? Chyba tak. Zobaczmy. Aha, czyli muszę tak. 20 takich rzeczy i 20... mięso saterów. Niesmaczna rzecz. Tam coś leży, okej. Unholy, przypuszczam, że nadal sprawdza się bardzo dobrze w PvP. Jedną z głównych cech tego drzewka jest to, że dostajemy peta. To znaczy każdy Dead Knight dostaje peta, gula, ale ten, który dostaje Unholy, działa na stałe. Działa tak jak pet Huntera, możemy mu wydawać polecenia, możemy spokojnie... O mój Boże, co to tu się dzieje? Co za paskudny minion. I zdechł. I bardzo dobrze. Dostaje peta, więc to ułatwia w pewien sposób walkę. A przy okazji ma też kilka innych umiejętności, które są bardzo upierdliwe w PvP. Ja pamiętam, jak doskonałym zestawieniem w PvP był paladyn lekarz plus właśnie Unholy Dead Knight. To było bardzo nieprzyjemne towarzystwo, bo skubany Dead Knight za każdym razem, kiedy przeciwnik podchodził do paladyna, żeby go zaatakować jako lekarza, bo lekarza się próbuje zabić jako pierwszego, to ten mógł Dead Gripem przyciągnąć go z powrotem do siebie. Dzięki temu paladyn mógł zachować bezpieczną odległość. To strasznie upierdliwy jest zestaw. Ja myślę, że on funkcjonuje do dzisiaj. Paladin i Dead Knight. Zresztą każdy z paladynem stanowił upierdliwy zestaw, bo paladyn ma bąbelka, a bąbelek od początku zawsze uważałem za przesadzoną umiejętność i nie powinno jej w tej grze być, tak szczerze mówiąc. To jest powód, dla którego niejednokrotnie paladyn stawał się pośmiewiskiem. No niestety tak było. Pewnie wszyscy gracze z Warcrafta znają taki dowcip, że jak się paladyn przestraszy w walce, to rzuca bąbelek, a następnie Hearthstone i się teleportuje do gdzieś tam do bezpiecznego miasta. Nie wiem, czy to teraz jest możliwe, czy można Hearthstone używać w czasie walki, ale to... Czy ja mam tutaj cały czas jeszcze? Tak, muszę ich dużo zabić, tych saterów. No i co? To bym chyba podsumowuje moje historie o Dead Knightie. W następnym odcinku pewnie opowiem trochę o druidzie, ale musicie mi... Znaczy, byłbym bardzo wdzięczny za komentarze, gdybyście zechcieli powiedzieć, czy tego typu rzeczy was interesują w ogóle. Może tak, myślę, że tak. To jest fajnie, no ja to widzę w ten sposób, że ktoś, kto zaczyna dopiero zabawę, pewnie chętnie usłyszy te rzeczy,
Natomiast ktoś, kto się zna już dosyć dobrze, to być może chętnie posłucha innego punktu widzenia niż swój. W ten sposób można dużo odkryć. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o World of Warcraft, to nie ma ekspertów. Tu jest tyle zmiennych. Znaczy są, wiadomo, ale to są... Trudno być takim szarym, przeciętnym graczem i ekspertem we wszystkim. To jest tyle zmiennych, jest tyle naprawdę bardzo skomplikowanych mechanizmów, obliczeń, statystyk. Niektóre rzeczy na siebie wpływają bardzo mocno, inne mniej. Że warto zawsze posłuchać innego punktu widzenia niż własny. No, nie odpaliłem aury. Co też zaraz zmienię ten fatalny błąd. Ups. I cały czas zbieramy te miecze, mięso, inne potworności z satyrów. No, zatem ja bardzo z dużą przyjemnością będę opowiadał o tych sprawach. Mój Boże, znowu to nagranie tak strasznie długo trwa. I nie wiem, czy to już 30 minut, czy nie. Razem z tym przelotem, który był piekielnie długi. Ale co, może tak, jak już, no tak, opowiadam o Death Knight, a tak naprawdę zmieniłem build na Retribution i nic o tym nie powiedziałem. No, Retribution to jest jedyny build DPS Paladyna, który ponoć teraz całkiem fajnie sprawdza się i w instancjach, i na rajdach. Ja nie miałem przyjemności tego sprawdzić. Być może uda mi się nadrobić tą zaległość, chociaż może niekoniecznie ja... Co za upierdliwy minion. A nie stanowi, szczerze mówiąc, dla mnie żadnego zagrożenia, ale nie lubię, jak mi jakaś pierdoła próbuje wybuchnąć pod nogami. Retribution. To jest tak, i to jest też oczywiście jedyny build PvP, taki DPS-owy dla Paladyna. Jako tank można trochę powalczyć, można w Warsong Gulch biegać z flagą i to się nawet ładnie sprawdza, ale dużo więcej satysfakcji daje ten właśnie Retribution. I tu pojawiło się kilka interesujących talentów. Przede wszystkim, no to Paladyn miał jeden duży problem z dotarciem do celu, z dotarciem do przeciwnika. Pierwsza zmiana, jaka pojawiła się w tej materii, to jest ten talent, który się nazywa Pursuit of Justice, który zwiększał prędkość biegania Paladyna o 15%. To jest największy buff, jaki można mieć, jeżeli chodzi o szybkość poruszania się. Oczywiście nie liczę takich dodatkowych atrakcji, jak na przykład sprint roga albo dash druida w formie kota. One oczywiście są i należy o nich pamiętać, ale z takich standardowych buffów ten 15% druida jest najlepszy. I jeszcze oprócz tego jest aspect of cheatach. To jest aspekt huntera, który pozwala na 30% zwiększenie prędkości, ale jeżeli otrzymamy obrażenia, to nasza postać dostaje tak zwany daze i porusza się znacznie wolniej przez kilka sekund, także jest to dosyć ryzykowna sprawa. Czyli ustalmy, Paladyn biega najszybciej na polu walki, Retribution Paladyn, ale to nie wystarcza, bo mógłby zostać spowolniony, w związku z tym ma jeszcze umiejętność, której ja w tej chwili chyba nie posiadam, ale zerknę tutaj na nią i ona się nazywa... Tu jej nie ma. Czy on... Czyżby się jej pozbyli? Niemożliwe. Hand of Freedom. Bardzo fajna umiejętność, która przez 6 sekund sprawia, że naszego paladyna nie można w żaden sposób spowolnić. Można to używać raz na 25 sekund. Bardzo skuteczne. Bardzo dobra rzecz. W związku z tym paladyn może teraz. Porusza się bardzo szybko i nie można go zatrzymać. To jest jego sposób na dotarcie do wroga i przyłożenie mu młotkiem w łeb. To jednak nie wystarczało przez długi czas i w związku z tym przypuszczam, że pojawiło się kilka umiejętności. Przede wszystkim tak. Egzorcyzm, którego można używać na dystans 30 yardów, oraz Judgment, którego też można używać już teraz na 30 yardów, 10 standardowych plus 20 z talentów. To jest jedno rozwiązanie, czyli Paladyn dostał trochę umiejętności dystansowych, ale drugie rozwiązanie to jest Long Arm of the Law, coś czego jeszcze nie mam. Przy dwóch talentach przeznaczonych przy dwóch punktach talentów przeznaczonych na tenże talent, Paladyn za każdym razem, kiedy użyje Judgmentu na cel, który znajduje się więcej niż 15 yardów od niego, czyli taki, który na przykład próbuje uciekać, albo Hunter, dostaje dodatkowy buff do prędkości wynoszący 45%. Nie wiem, czy to się stakuje z tym. Być może. Jeżeli tak, to nasz Paladyn będzie biegał z 60% prędkością. Jeżeli nie, 45% to też jest sporo. Policzmy sobie, tutaj już żeśmy zebrali wszystko dobrze.
to sobie tutaj sprawdzimy, czy mogę już tego questa użyć. Trzeba tu zabić paru wredniaków. Gdzie się chowasz? Więc no, ten talent dodatkowo zwiększył szansę paladyna na dotarcie do celu. I myślę, że się dosyć dobrze sprawdza, chociaż nie miałem okazji przetestować. To jest tak, że każda z klas mele ma jakąś umiejętność, która pozwoli jej przyspieszyć, szybciej dotrzeć do celu. Wojownik ma szarże. Rogal, czyli rogue. To nie ta. W złym miejscu jestem. Tutaj muszę 8 owoców znaleźć. A te owoce, gdzie one rosną w ogóle do licha? Oj, jakiś niewidzialny wredniak. Czyli idziemy do świątyni Elune. Ona była tam na dole, o ile sobie przypominam. No dobrze, trudno się mówi. Rogal potrafi się skradać, to oczywiste. No i co jeszcze? No i jeszcze kilka teraz. Szaman ma formę wilka, która potrafi przyspieszyć. No dużo, dużo ciekawych rzeczy. Dead Knight ma Dead Grip, który potrafi pozwoli przyciągać wroga do siebie. A Paladyn ma szybsze bieganie. No i ma ten właśnie ten talent, który się nazywa Long Arm of the Law. Przepięknie się nazywa, czyli długie ramię sprawiedliwości. Tak można by to... To nie jest dosłowne tłumaczenie, ale chyba taki dosyć sensowny polski odpowiednik. No nic, ja pobiegnę do świątyni Elune. I teraz tak, cóż, no mam nadzieję, że wam się podoba taka moja pogadanka. Jeżeli jesteście... Znaczy, czekam z przyjemnością, wysłucham korekty innych graczy z World of Warcraft, którzy chcieliby coś w tej sprawie powiedzieć. Zarówno jeżeli chodzi o Paladyna, to szczególnie, bo to mogłoby to zawierać jakieś rady dla mnie, jako przyszłego Paladyna. No i też oczywiście z przyjemnością wysłucham jakichś uwag, jeżeli chodzi o Dead Knighta. Także nie krępujcie się, piszcie w komentarzach. To jest zawsze jakaś dodatkowa wiedza, a wiedzy, jeżeli chodzi o grę MMO i World of Warcraft, nigdy, nigdy za wiele. Oddajmy sobie tego questa tutaj. I czy zostaniemy nagrodzeni w sposób zasłużony? O mój Boże, miecze latają. Dajmy tego questa, co tu możemy uzyskać. Way. A, czyli pasek, jakieś tam buty i chest. Czyli weźmiemy sobie pasek, który jest dużo lepszy od tego mojego. A teraz chyba jeszcze od Elune Brazier. Gdzie to jest, kurczę? Chyba gdzieś tam. No nic, a ja tymczasem was żegnam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę wam miłego dnia, miłej nocy, miłego popołudnia, w zależności od tego, kiedy ten film do was trafi. Trzymajcie się, papa, i zapraszam na następne odcinki. Hej!